Chester. Idzie ten, co nam kartkę zostawił, że mu woda leci. Daleko jeszcze jest? No jeszcze, no. Usiądź teraz, Jasiu. Jako mój praktykant, siadaj. Uczy się u mnie na nauce. Cóż to jest mój chłopcze? To jest obrazek święty. Tak jest. A po czym my wiemy, że on święty jest, ten obrazek? To on tu ma... No, ma. Nad głową ma... Tak. Laurkę. Bardzo dobrze. Ma nad głową, Jasiu, laurkę. Tylko te zapisz sobie, że taka laurka nazywa się Aurelka. Kto on jest, ten, co ma tę aurelkę nad głową? No. Co jemu trzyma, Jasiu? Co jemu tu koło szyjki, nie? Z tyłu wyrasta. No. Skrzydełka to są? Tak jest. Aurelkę ma nad głową i skrzydełka. No, ma skrzydełka i to, Jasiu, jest... Bocianek. Nie twoja to wina, dziecko, że lata materializmu dialektycznego spowodowały wyrwę w twojej dusiczce. Taken bocianek nazywa się aniołek. I to zapisz sobie, że to jest twój aniołek struś. Teraz, Jasiu, uklęk. Zmów paciorek, żeby cię złe nie kusiło. No. Aniołku, ty stróż, no. No, Jasiu. Ty mój... Tak jest. Ty wciąż przy mnie weź i stój. Tak jest. I mnie pilnuj. Bardzo. Ja tu wczoraj kartkę w drzwiach zostawiłem dla pana. Pękła mi rura, woda zalewa mi mieszkanie. Idź, bracie, w pokoju. A i w pokoju, i w kuchni. Wszędzie się leje. No i musi się lać. No ja wiem, prawa fizyki są niezmienne, ale gdyby panowie mogli... Panie, a co my możemy? Co my możemy, skoro się leje? Znaczy, Bodzia tak chciała i wszystkie święte anieli, nie? Błagam pana, zaleje mnie zupełnie. Kochany, nie pana pierwszego, no. Jasiu, powiedz panu, jak to było. Uważaj pan. I wtedy na grzeczną ziemię... Grzeszną, Jasiu, grzeszną. Grzech, to była kara za grzechy, rozumiem. Na grzeszną ziemię i nastał czas potoku. I woda się lała, a barka przemierza. Tą wodę. I tylko neon się uratował, co pawia puścił. Gołąbia, Jasiu. Gołąbia. Co ty gadasz, Jasiu? Gołąbia. Błagam panów, zaleje mnie zupełnie. Cisza jest, teraz ja mówię. Chłopiec panu pobożne opowiadanie opowiada. Przerwałeś panu jemu, paciorek pan jemu przerwałeś, proszę. Patrz pan, obrazek na granicy cierpliwości stoi. Błagam pana, woda się leje. Na dom, na żonę, na dzieci. Na dzieci? No tak, panie. Pan się tylko szatańskimi chuciami rządzi, proszę pana. Dzieciaków pan narobiłeś, one teraz mokną. A pan mówi ratuj. Tylko to ci w głowie, ty pornografie, ty. Ty dzieciorobie, ty zakał ojczyzny niedowiarku, zaprzańcu. Iż jakie trudne słowo, no. Znałeś już takie? No. Na czym to ja stanąłem? Zaprzańcu. No, na zaprzańcu. Wolni, wolno piekła. No. No, 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 no
Panie majster, może my tam do niego chodźmy. Jasiu, co ty w róże się będziesz babrał, no? Umordujesz się jak głupi, upaprzesz się jak świnia, ukląk lepiej i skończ paciury. No. Aniele stróżu. Dobra, dalej, to już było, no. Ty mój, niech moja praca ojczyznę buduje. Ty mnie w tym pomagaj, a ja ci dziękuję. No i amen, no.